Stworzyć sobie kapsułę czasu, o tym każdy marzy i choć w wielu dziedzinach się tego nie da zrobić, to w kuchni można. Można zatrzymać czas. Można się cieszyć smakiem owoców i warzyw poza sezonem, przygotowując odpowiednio przetwory. I ja dzisiaj wam pokażę sposób na to, jak zatrzymać cukinię. A w zasadzie zrobić z cukinii dobre przetwory w połączeniu z pomidorami. Zrobimy coś na wzór konfitury. Pomidory malinowe, pachnące i dojrzałe, które mają w sobie mnóstwo aromatu. Możecie je sparzyć i obrać, ale możecie zrobić to znacznie szybciej. Otóż pomidory, które posłużą nam do zrobienia bazy całej konfitury, możemy przygotować w banalnie prosty sposób, zdejmując skórkę w ten sposób. Cyk. Pomidory razem z gniazdami nasiennymi, ale już bez skórki, drobno siekamy. Przygotowane pomidory wrzucamy na patelnię. Bardzo ważna rzecz, potrzebujemy trochę czasu, żeby te pomidory miały szansę się tutaj podsmażyć i podpiec. Mają w sobie mimo wszystko mało wody. Troszeczkę wody zawsze dolejcie, żeby mogły się jeszcze podgotować. Tym bardziej, że dodajemy do nich przyprawy. Kilka goździków, pieprz, miód. Mniej więcej jedna łyżka na tę ilość. Ja natomiast zajmę się cukinią. Cukinią, którą chciałbym obrać ze skórki. Wygotowana zielona skórka wygląda brzydko. Możemy ją dodać na samym końcu, już do gotowej konfitury, co wam absolutnie polecam. Samą cukinię możecie ją zetrzeć na tarce o grubych otworach, ale możemy zrobić dokładnie to samo, co z pomidorami, zachowując pewną fakturę konfitury, co bardzo lubię i co wam absolutnie polecam. Pokroimy ją w ładną kostkę. Pokrojona cukinia, wrzucamy ją do pomidorów, które już częściowo odparowały. Doprawiamy od razu skórką cytrynową. Konfitura będzie bardzo ładnie pachniała. No i teraz zmniejszamy ogień i trzymamy się zasady, tak jakbyśmy robili dobrą konfiturę ze śliwek. Czym dłużej smażona, tym lepiej. Pomoże wam w tym woda. Troszkę wody do środka. Nie wolno się z tym spieszyć i teraz tak naprawdę możecie na samym końcu doprawiać właściwie. Bardziej słodką lub bardziej wytrawną zostawić. To wszystko zależy od tego, jakie macie pomidory. Troszkę soli. Zdecydowanie tak. I taka konfiturka, moi drodzy, idealnie nadaje się na dania i słodkie, i te wytrawne. Konsystencja odpowiednia. I teraz zdejmujemy z ognia i ubarwiamy ją. Blanszując tak naprawdę, bo to jest właśnie ten proces, który za moment zajdzie, skórkę z cukinii w gorącej konfiturze. Jeżeli nie chcecie tego pasteryzować później, to wystarczy to jeszcze raz tylko zagotować, żeby skórka rzeczywiście nabrała właściwej temperatury. A dosłownie przez chwilę, 10 sekund na mocnym ogniu. Pamiętajcie też, że z takich pomidorów możecie sobie robić przetwory, jakie chcecie. Jeden chyba z przyjemniejszych, bo też bardzo prostych, ale jasno pokazujący, jak ten czas zatrzymać, to zrobić sobie domowy ketchup. Tu jest przepis. Kliknijcie. Ale teraz już konfitura może gorąco lądować do słoika. Zawekujmy ją odpowiednio. I teraz, moi drodzy, zawsze wtedy, kiedy macie ochotę na dobrą rybę albo dobre mięso, ugotowaną na parze albo po prostu z pieca, wyjmujecie konfiturę i macie gotowy sos, okrasę, omastę, jak zwał, tak zwał. Napiszcie, jak wam się podobało. A jak się podobało, łapka w górę. I pamiętajcie, żeby wrzucać swoje zdjęcia przyjemnych konfitur na naszego Instagrama. Być może nawet wybierzemy najlepszą. Być może. Bo jak mawia klasyk, nikt, ale to absolutnie nikt, nie może wam tyle dać, co ja obiecać.